23 czerwca 2016 roku już po raz drugi miał miejsce Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej. Tym razem zagościł w aulach Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Chcemy, żeby taka formuła kongresu warsztatowa, aktywizująca, gdzie zapraszamy różnych ekspertów i różnych ludzi odpowiedzialnych za edukację pozaformalną, była kontynuowana. Przypomnijmy tylko, że edukacja pozaformalna to uczenie się zorganizowane instytucjonalnie, jednak poza programami kształcenia i szkolenia prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanej. Edukacja pozaformalna jest miejscem pierwszym, najżywiej reagującym na to, co się dzieje, na rzeczywiste, aktualne potrzeby. W tej chwili jest potężny przełom cywilizacyjny. Mamy nowy sposób myślenia na temat podnoszenia kwalifikacji, w ogóle na temat uczenia się. Rozmawialiśmy o dostępie do elektronicznych zasobów wiedzy i zgadzamy się wszyscy, że to nie wyeliminuje roli człowieka w procesie nauczania, ale rolę człowieka w tym procesie radykalnie zmieni. W 2016 roku wchodzi w życie zintegrowany system kwalifikacji, czyli zbiór zasad, standardów, funkcji oraz procedur regulujących sposób działania podmiotów związanych z nadawaniem kwalifikacji oraz zapewnieniem ich jakości. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co zrobiono, ażeby przygotować administrację państwową do tego, ażeby rzeczywiście system mógł ruszyć. My szukamy dzisiaj odpowiedzi na to, czy rzeczywiście będziemy mogli jako sektor edukacji pozaformalnej zacząć aktywnie wypełniać system treściami. Minister Edukacji Narodowej będzie wszystkie takie działania popierał, stąd zresztą obecność przedstawiciela ministra edukacji. Widzę ogromne możliwości synergicznego współdziałania sektora edukacji formalnej na poziomie wyższym i sektora szkoleń, sektora edukacji pozaformalnej. Zresztą ze swojego wydziału mam fantastyczne przykłady takiego współdziałania w realnych ofertach typu studia podyplomowe realizowane wspólnie przez naszych pracowników i pracowników firmy szkoleniowej. Dzisiaj krótki cykl kształcenia zarówno dla pracodawców, jak i dla tych, którzy się uczą i chcą zmienić albo uzupełnić kwalifikacje, jest konieczny. Z mojego punktu widzenia jest to ważne o tyle, żeby wiedzieć, jaki jest teraz kierunek, za czym należałoby po prostu podążać, po to, żeby być najbardziej z jednej strony konkurencyjnym, ale też i odpowiadać na potrzeby rynku. Uważam, że dzisiejszy kongres jest bardzo ważnym wydarzeniem ze względu na podpisanie deklaracji o utworzeniu sojuszu edukacji pozaformalnej, który to sojusz będzie wspierał rozwój tego rynku. Bardzo ważne jest przede wszystkim ta wymiana doświadczeń, która się dzieje także poza salami. Oczywiście wszystkie sesje plenarne do tej pory bardzo fajne, bardzo na plus, ale to, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami już tutaj w ramach networkingu, jest także bezcenne. Następny kongres należy bezwzględnie organizować. Jest to udana impreza, która powinna być kontynuowana i jest nam bardzo potrzebna.